Znajdujemy się w okolicy miejscowości Lobania Lipiny, powiat świecki, kujawsko-womorskie. Na powierzchni pół hektara jest uprawiany pomidor malinowy Manusa na podłożu z węgla brunatnego. Uprawiany jest drugi rok z rzędu na tym samym podłożu. Pomidory były posadzone 4 marca, dzisiaj jest 19 maj. Są cztery grona wyrośnięte, 7 dopiero kwitnie. No, i planujemy do 20 grą dojść. Temperatura w matach ma około 20 stopni przez całą noc i przez cały dzień. Centralny działa od wieczora do rana. Na matach z węgla brunatnego dwuletnich. Przygotowanie do sadzenia było tak, że od zeszłego roku. Kostka została zostawiona do. Yy, do końca lutego, tydzień przed, przed przyjazdem, rozsady była po prostu usunięta i nawodniona pożywką 3-4 razy podlana i czekała aż przyjedzie rozsada. Odmiana manusa, drugi rok, zakupiona, posadzona i uprawiana w naszym gospodarstwie, dlatego że pod, pod walorami smakowymi, jakością przewyższa wszystkie e, pomidory malinowe z wełny mineralnej. Smaku jest rewelacja. W pierwszym, roku, w pierwszym roku uprawy na węglu brunatnym jest jeden problem. Trzeba po prostu słuchać doradców, częściej podlewać. Ten materiał potrzebuje tych składników, żeby one po prostu wchłonęła. Dlatego w pierwszym roku po prostu trzeba było częściej podlewać i więcej tego nawozu szło, ale w drugim i w trzecim roku to się oddaje. Po prostu jedna trzecia mniej podlewania, jedna trzecia Mniej nawozów idzie. Plon na matach z węgla brunatnego w porównaniu do mat z kokosu jest jedną piątą większy. Dodatkowo B1, Ażka, B2 to jest znikoma część. Wszystko w B3. Zależy jak to prowadzi. Na przykład ta odmiana manusa w porównaniu do zeszłego roku. To już jest, wszystko się kwalifikuje w B3, a w B2 to było w zeszłym roku, o tej porze. Produkcja pomidora malinowego na węglu brunatnym jest taka, i to chyba każdy ogrod powinien docenić. Zdrowotność krzaka i zdrowotność owocu jest niewiarygodna, lepsza niż, niż na wełnie mineralnej. Smak, zapach i kolor, intensywność i przechowywanie jest lepsza niż na innych podłożach. Przechowywać można praktycznie dwa tygodnie. Od urwania i nic, się, i nic się z tym owocem nie dzieje. Jeżeli się kupi maty z węgla brunatnego, przyjeżdżają doradcy i ustalają, jak ma być pożywka, jakie są niuanse, plusy, minusy, co się może dziać. Oczywiście jest różnica w prowadzeniu uprawy na wełnie mineralnej. Co innego jest na kokosie, a co innego na węglu brunatnym. Oczywiście na węglu brunatnym to jest typowo podłoże organiczne, które zachowuje się inaczej niż wełna mineralna. I bez doradców to sobie nikt nie poradzi. Nazywam się Radosław Właźny. jestem doradcą uprawowym i zajmuję się doradzaniem w zakresie produkcji warzyw, zarówno polowych, jak i pod osłonami w szklarniach, tunelach, w podłożach organicznych, ale również w podłożach inertnych jak wełna mineralna czy perlit. W swojej pracy doktorskiej zajmuję się terowaniem produkcją na matach z węgla brunatnego. Tak naprawdę pracuję z tą matą od samego początku, w momencie kiedy tematy pojawiły się na rynku. Jest to mata z, z podłoża organicznego, jakim jest węgiel brunatny. E, całkowicie inna specyfika uprawy, jak w podłożach inertnych e, typu wełna mineralna. Należy pamiętać o tym, że m, po pierwsze, jest to podłoże e, organiczne, czyli e, troszeczkę inaczej wygląda strategia nawodnieniowa. E, drugą rzeczą jest to, że jest to podłoże, które zawiera pewien kompleks sorpcyjny. W kompleks absorpcyjny oczywiście wchodzą różne makro i mikroelementy, natomiast w przypadku potasu jest to bardzo mocno zauważalne, że podłoże to absorbuje właśnie ten potas. Plusem tego podłoża jest to, że uprawa w tej macie może być prowadzona przez 3-4 lata, i to jest bardzo duży plus z punktu widzenia ochrony środowiska i odciążenia. Tego środowiska właśnie yy, dzięki wykorzystywaniu kilkukrotnym tej maty. Dodatkowo możemy tę maty po uprawie wykorzystać jako podłoże organiczne do nawożenia upraw polowych. Należy o tym pamiętać, że jest to podłoże, które zawiera bardzo duże ilości kwasów humusowych, humidowych, związków, yy, które yy, bardzo dobrze sprawdzają się jako nawóz organiczny i tak naprawdę odciążają to środowisko. Wystarczy matę odfoliować i prze, przeznaczyć maty na nawóz organiczny. Korzyści uprawy na tej macie. Drodzy Państwo, wygląda to w ten sposób, że pierwszym dla mnie, przynajmniej najważniejszym m, korzyścią, ale również dla konsumentów, jest odbiór tego owocu, czyli smak, zapach, zawartość składników, związków biaktywnych, ale przede wszystkim wygląd i trwałość. Podłoże z węgla brunatnego podwyższa jakość przechowalniczą tych owoców, czyli owoc jest jędrniejszy, jest twardszy, ale przede wszystkim dla konsumenta smak jest ważny, więc aromat, zawartość cukrów i zawartość związków biaktywnych, czyli beta-karotenu, luteiny jest wyższa. W pierwszym roku należy pamiętać o tym, że musimy bardzo zwracać uwagę na nawodnienie i zalanie tych mat. Jak wygląda start tej produkcji? Cykle nawodnieniowe są bardzo krótkie, ale bardzo częste. Po wypełnieniu całkowicie porów maty wodą musimy pozostawić matę na minimum 2-3 doby. Następnie wykonać otwory drenażowe. Zalecamy jeden otwór drenażowy. W pierwszym etapie produkcji to jest wystarczająco, i następnie w dalszym etapie produkcji będziemy wykonywać jeszcze drugi otwór drenażowy. Natomiast ten etap rozpoczęcia produkcji jest bardzo ważny i należy o tym pamiętać. Tak jak wspomniał producent, tak naprawdę w pierwszym roku Troszeczkę więcej wody musimy przeznaczyć, aby tą matę nasączyć. Natomiast w kolejnych latach tak naprawdę zwraca nam się ta inwestycja, dlatego że o jedną trzecią wody i, i nawozów oczywiście potrzebujemy mniej w produkcji w porównaniu do podłoża inertnego, jakim jest wełna mineralna. W pierwszym roku plon pomidorów lub ogórków. Jest porównywalny z plonem roślin uprawianych na wełni mineralnej, natomiast w drugim, trzecim roku ten plon jest wyższy w porównaniu do produkcji na podłożach inertnych. Uprawiając pomidory w macie z węgla brunatnego, owoce nie drobnieją tak szybko w, w, w lato, w, w duże upały. Nie mamy z tym problemów. Jak widzimy, roślina jest w dobrej kondycji. Natomiast kwitnie obecnie, siódme grono kwitnie, i zalecałem regulację siódmego grona do czterech owoców, żeby wzmocnić troszeczkę roślinę, wzmocnić wierzchołek. Rośliny są bardzo mocno obciążone owocami, były prowadzone generatywnie. Teraz musimy troszeczkę zbilansować ten wzrost generatywny i, i powrócić do wzrostu wegetatywnego. W szklarniach jesteśmy w stanie więcej parametrów kontrolować, i jesteśmy w stanie kontrolować ten klimat. Natomiast w tunelach foliowych nie do końca tak jest. Jest to mankament niestety produkcji w tunelach foliowych, natomiast to podłoże daje pewną elastyczność. Jest to podłoże, które daje nam pewny bufor czasu i daje nam pewną swobodę działania, jeśli chodzi o strategię nawodnieniową. Natomiast należy pamiętać, że nawodnienie w pierwszym etapie produkcji w pierwszym etapie przygotowania tych mat jest bardzo ważne. Na co należy zwrócić uwagę? Podgrzewanie mat e, od spodu e, i zastosowanie tego typu rozwiązania na pewno jest e, dobrym krokiem. Natomiast należy zwrócić uwagę, że jest to mata, która posiada pewny bufor wodny, jeżeli nie wykonamy prawidłowo Otworów drenażowych może to wiązać się z pewnymi problemami, dlatego że jeżeli ten bufor wody się nagrzeje, no niestety ona szybko nam nie schłodzi się. Natomiast jest to też podłoże dosyć chłodne i jeżeli mówimy o bardzo wczesnej produkcji, musimy pamiętać o tym, że pożywka musi być ogrzewana. Podobnie jest właśnie e, realizowany tutaj ten proces produkcji w tym gospodarstwie, czyli podgrzewana jest pożywka. Pożywka ma temperaturę 20 stopni i pod matami e, jest zamontowany system grzewczy, który, który podgrzewa te maty. Natomiast otwory drenażowe, zgodnie z naszymi zaleceniami, były wykonane w sposób prawidłowy i w sposób prawidłowy była nawodniona ta mata. Nie sprawia ona żadnego problemu. Co jest warte do powiedzenia, przygotowanie mat w drugim, trzecim lub czwartym roku nie różni się zupełnie. Podłoże z węgla brunatnego nie jest samym sensu stricte podłożem, które jest miejscem do zakotwiczenia się w korzeni. Jest to podłoże, które w biegiem czasu wali składniki mineralne i związki, które są w nim zawarte, czyli kwasy humusowe, humidowe. Kwasy humidowe oczywiście zawierają auksyny, gibereliny oraz inne związki, które wspomagają produkcję roślinną.